Witam. Kolejny odcinek z Michałem. Coraz dobry. Nie nagrywamy. Póki dajemy radę. Oj, oj, oj. Słychać jakieś skrabanie. A to mój mikrofonik. To czekaj, inaczej siądę. Za mocno zaciąłeś i chrobię taka. Przestań. Czekaj, czekaj. Teraz jest git? No, teraz jest okej. Okay. Jest elegancko. Oj, przedstawię sobie mój profesjonalny statyw. O. Dzisiaj będzie krótko, bo właśnie Michał pochwalił się, że jedna z jego zawodniczek... A może to ty opowiedz. Vera startuje. Ci, którzy śledzą mnie na Instagramie, to wiedzą. Wczoraj wrzuciłem jej zdjęcie nawet przed zawodami. Jak może wyglądać trójboistka. Dzisiaj ma start. Chyba już miała, ale musimy po zawodach pogadać sobie. To 200 poszło na miękko, a 205 też szło, tylko na końcu plecy puściły i nie dociągnęła sztangi, ale to i tak bardzo dobry wynik przy wadze 64,5 kg, więc to jest bardzo dobry wynik. Myślę, że niedługo 210 strzeli. Taki jest cel. No dwie paczki to większość znawców internetowych i doradzaczy na grupach nie zrobi w martwym. Nie, nie, nie zrobi. Nie zrobi. Ale to jest też genetyka. To czy nie ma, wie, ma predyspozycje olbrzymie po prostu. Z nią w ogóle jest ciekawa historia, taki pierwszy temat poboczny do naszego materiału, bo ona kiedyś przyjechała na konsultację ze swoim bojem byłym i z nim miałem rozmawiać. Ale z nią chwilę pogadałem i powiedziałem mi, słuchaj, daj mi rok czasu i rok czasu trenuj jak zawodnik, jedz jak zawodnik, po prostu zaangażuj się, a ja ci mówię, że coś wygrasz. No i wygrywała wszystko, co mogła po prostu. Mistrzostwa świata, rekordy świata swoje własne potem biła już w ciągu jednego roku, więc... No, sportowiec, typowy sportowiec. Jak mogła kiedyś wziąć 195 na raz i by wygrała zawody, to podeszła pod 200, bo chciała wziąć 200. Nie udało jej się wtedy za pierwszym razem, teraz już na miękko idzie, a to jest właśnie sportowiec. To jest różnica między sportowcem a kimś, kto chce mieć statuetkę w domu. Że musisz coraz więcej, coraz dalej. Tak samo jak robi już nieraz wspominany Wodyn, jak słuchał z kimś, oglądając jej materiał, on mówi, że go nie interesuje to, ile on wziął na siłowni. On idzie na zawody, musi wziąć więcej po prostu. To jest sportowiec już, nie? To jest takie podejście, może rzadko spotykane, ale bardzo cenne. Że sam sobie wyznaczasz wyższe, większe granice, przesuwasz coraz dalej, coraz dalej. Mimo, że może się nie udać. Także taki wstęp. No wiesz, z definicji sport to właśnie przełamywanie barier i tak dalej, nie? Także to, no mówię, akurat w niektórych przypadkach, jak nie jesteś, nie masz na Facebooku konta trener personalny, IFBB competitor, to raczej medal motivator. Tak, medal raczej nie jest ci do niczego potrzebny, bo wiesz, a co innego, jak tam, wiesz, na debiutach będziesz trzeci i pokażesz medal i już jesteś, wiesz, prep coachem i tak dalej. Najlepsze jest to, ale my ostatnio dużo mówimy o innych, ale najlepsze jest to, jak zawodnicy w różnych dyscyplinach, tak mi się, choć nie wiem, jak się w różnych, w kulturystyce do tego się uczepię, mają takie wstawki, są trenerami personalnymi, może nawet dobrymi, nie kwestionuję tego. A mają takie wstawki, mają takie wstawki finalista mistrzostw Polski. Wiesz, jak się to znaczy, że byłeś kurwa ostatni. Jak jest pięć znaczy zawodników, szósty. To ja wyjdę i też będę finalistą mistrzostw Polski, prawda? Więc tu tak. Ale to niech każdy robi jak chce, wiesz. Wiesz, czasem jest tak, że na przykład w ciężkich kategoriach w finale według przepisów jest 6, tak? A zawodników startuje 5, więc możesz tam wyjść. Ja tak. Teraz się przebieram bez bronzera, dokładnie. Wychodzę z Bębzonem i jestem 6, nie? Jak z 5. Tak, tak. I jesteś finalistą. Dokładnie. Ale trzeba spojrzeć w lustro sobie potem. Wiesz, patrzysz w lustro i ja miałem takie przypadki z życia wzięte, gdzie chłopak się chwalił, że on wygrał mistrza Polski, super, ale ekstra, zwyciężyłem i wiesz, wielki pimp na Facebooku, jego trener, super walka, ja napisałem, ty, przecież byłem na tych zawodach, przecież ty tam sam startowałeś w kategorii.
rozumiesz? Widziałem na was to oczy, więc po co ten cały pimp, że ja to wygrałem? Napisz, słuchajcie, wygrałem, ale sam byłem. To inaczej brzmi, prawda? Niż jestem zadowolony z formy i tak dalej, nie? Tak, ale lipa, że nikogo nie było. A nie, oni tutaj na siłę robią siebie mistrzów. A... I to też zazwyczaj w takich federacjach, wiesz, FB, FFF, TFF. Tak, ja często gdzieś tam patrzę na Facebooku, jak już coś tam napiszę, czy tam coś czytam, jakieś komentarze, bo ja zazwyczaj czytam komentarze, bo lubię. Często tam jest lepsza treść niż te posty. Tak, i czytasz, że koleś jest mistrzem, czy tam wicemistrzem świata federacji, której kurwa nazwy pierwszy raz widzę, nie? Tak. No więc to tak w tej federacji też się narobiło. Wśród ludzi nie z branży, czyli potencjalnych klientów, jak powiesz komuś, jestem mistrzem świata, to ludzie mają takie wyobrażenie, wiesz, oglądają piłkę nożną, są jedne mistrzostwa świata. Koszykówka, jedne. Wiesz, co chodzi. Lekkoatletyka, jedne, tak. Tak. A takie niszowe, jakby nie patrzeć, sporty, tak naprawdę, lub inaczej, mało popularne, mało komercyjne, jak trójbuczy kulturystyka, no to tam jest tego sam, wiesz, milion, nie? I taki, przypuśćmy, gość z ulicy zobaczyłby, ty, gość był w finale Mistrzostw Świata. Ja pierdzielę, jakiś super koleś. Albo na FBFFFM. RMFFM, wiesz. Nikomu nic nie ujmując. Bo to, wiesz, to tak jest ciężka praca. Tylko, że trzeba pisać z umiarem, prawda? Jeżeli ktoś startuje w Mistrzostwach Polski, Federacji Wyry, i wygrał medal, zdobył medal ciężko swoją pracą, no to niech nie robi z tego, jakby pojechał na Olimpię. Na Olimpię był trzeci na przykład. Nie? Tylko nie powiem, byłem w zawodach fy, super forma, ekstra, sprawdziłem się, przetarcie dobre i tyle. A chłopaki często robią siebie takie gwiazdy już, że ty już mu nie możesz nic powiedzieć. Nie? No wiesz, to on jest medalistą. Nie? Mm. Pierwszy off-top mamy za sobą już. Wiesz, pierwszy. Ja to po angielsku nie poniemajesz, to wiesz. Yeah, you know, don't speak it to English. Niż spreszę, kurwa, czy jak to tam ja. Jest? Da. Dobra, może jedziemy pytania, bo jak ja czasu bym chciał nie powiedzieć mamy. Jeszcze na wstępie, chciałbym zaznaczyć, że ja mam 44% baterii i może się okazać, że nagle powiem, że uciekam, więc musicie wybaczyć po prostu. Bo nie mam tutaj takiego kabla teraz, żeby podłączyć telefon, a nie chcę tu przedłużaczy ciągać, więc wybaczcie. Pytania do następnego filmu. Witam panowie. Przygotowuję się do pierwszego cyklu w planach 200 testa tygodniowo. Przez ostatni czas staram się edukować na temat ewentualnych side'ów, tak żeby nie powielać cudzych błędów i tak dalej. Bardzo dobrze. Jednak w dzisiejszych czasach mamy taki natłok informacji, że zwyczajnie się w tym trochę pogubię i mam do was parę pytań. Myślę dość podstawowych, ale może innym też się przydadzą. Pierwsze pytanie, jak to jest z tym biciem HCG? Niektórzy mówią 300 jednostek co 3 dni, inni zaś 1000 co 3-4 tygodnie. Która opcja jest najlepsza i ma największy sens? Oczywiście pomijam tą wersję o 5000 jednostek na raz, bo po moim researchu wynika, że jądra nie są w stanie przerobić takiej ilości na raz. Brawo, widzisz, chłopak, widać, już jakąś tam wiedzę ma. Może będziemy jechać, bo tu jest 4 podpunkty, to będziemy pojedynczy. Ja zacznę od przed podpunktu, a jak chce ktoś brać 200 tygodniowo testosteronu, to lepiej będzie, jak będzie bił setkę co 3 dni, żeby uniknąć pików estrogenu. Wiadomo, przy 200 to też nie będą jakieś tam, wiesz, wielkie te piki, ale zawsze. Ja uważam, że lepiej przebić setkę co 3 dni niż raz 200. Aczkolwiek jak ktoś będzie bił 200 na tydzień, też nic się dziać nie powinno, ale lepiej. Mniej, a częściej. Tak. Bo to też, jak wejdzie na pierwszą bombę, na pewno będą na początku stany zapalne mogą się robić, bo organizm będzie, wiesz, nie wie, co się dzieje. Więc jak wejdzie mniej oleju, to też lepiej. To akurat temat taki sprawdzony, bo takich osób przerobiłem. Dziewiczy mięsień tak samo zawsze boli. Tak. Jak kiedyś zrobiłem taki błąd w życiu. O Boże. I przypierdzieliłem sobie w łydkę. Bo to wygodnie, zobaczymy, nie? Dawno no, temu. No. Nigdy nie zrobiłem takiego czegoś. Ja za dużo żył w łydkach. Ale to nie ma co komentować po prostu.
Chciałem sprawdzić, bo chłopaki mu kiedyś, tam dawno temu, jak za czasów pierwszych szybkich bomb, jak myślałem, że mam predyspozycję, że każdy ma predyspozycję, żeby być kulturystą. O, to kurde, przypierdzieliłem w łódkę, to do pracy nie pojechałem. Obudziłem się o 4:00, po prostu mówię, chodzić nie mogłem, ja pierdzielę, szok. Także tak, co do HCG, wracając, 300 co 3 dni jest najlepszą opcją, 250 co 3 dni jest, też jest git. Zbyt duże dawki HCG może nie są tyle, poczekaj, HCG, mówimy o HCG, nie mówimy o tym, co może krążyć, co może być w pudełku, tylko jeżeli to jest apteczne HCG, to 300 wystarczy. Jeżeli to jest jakiś anderowy, taki kijem po wodzie pisany, to może trzeba więcej tego. Na pewno trzeba więcej bić, jeżeli tam w ogóle jest HCG. Ale tak 300 co 3 dni w 100% jest C. Jak wrzucisz to w wodę bakteriostatyczną, to 60 dni śmiało w lodówce może leżeć i nic się z tym dziać nie powinno, więc akurat ampułka wystarczy. Fiolka, przepraszam, starczy na... Znaczy te nowe to już są w takich, tak, wiesz, jak peptydy, nie? Tak. I to jest fajne, bo można sobie ładnie dzielić, a nie trzeba nabijać w strzykawki, bo w ampułce się nie dotrzymasz, nie? Nie. Czyli a jeszcze co ja powiem od siebie, bo wiele osób się pyta. Jak chcesz wiedzieć, czy masz dobry HCG, kupujesz test ciążowy, walisz krople i jak wyjdzie pozytywny, to masz, nie? To się... Widzisz, nie, to jest tak. Nie zawsze to się sprawdzało. Nie zawsze, ale bardzo często. Ja miałem kiedyś ziomka, że skombinował z apteki HCG, skombinował, znalazł, leżało gdzieś i podniósł sobie i zrobił właśnie krople tam, w jakiś sposób tam na test i wyszło, że nic się nie dzieje, nie? Ja mówię, też się zdziwiłem, ale stuprocentowy apteczny temat, nie? Ale dużo ludzi właśnie się w dużej, bardzo często się sprawdza po prostu ten patent. Ale to też HCG wyczujesz. Jak bijesz HCG, wyczujesz, bo od razu głowa chodzi inaczej. To szczególnie jak ktoś nie brał długo HCG i przypierdzieli, to nie chodzi o jądra, że aż puchnął, ale no czuć jest w głowie, bo tam receptor, HCG ma receptory w mózgu, też sporo tego jest, że po prostu jest gonadotropina ma, bo ma te same co LH receptory i po prostu jest szumi w bani fajnie. Jest takie pobudzenie pozytywne. Na pewno samo poczucie inne, nie? Tak. Libido wyszczeli w górę i to nie tylko związane z wyższą ilością estro, czego ludzie często nie kumają, że estrogen bardzo mocno odpowiada również za libido, wpływa. Następne pytanie. No, co do drugiej opcji, 1000 co 3-4 tygodnie dla mnie bez sensu. To jest tak, jak ktoś nie ma, no to nie, ale bez sensu, jak masz HCG, to lepiej bić często. Inaczej jest, jak nie biłeś długo. To wiadomo, dawki większe, żeby się wkręciło, żeby tam wszystko zaczęło hulać i wtedy zmieszasz, schodzisz z tych, do tych 300 cofasz, zjeżdżasz w dół, ale tak, jak jeżeli możesz cały czas bić, to 300 spokojnie. Następny. Jaki inhibitor aromatazy wybrać do pierwszego cyklu? Arimidex czy Symex? Niektórzy mówią, że Symex nie zawsze działa, inni, że Arimidex jedzie po lipidach. Jak to w końcu jest? Czy tam po prostu kupić oba i ani jeden i jak jeden nie zadziała, to wziąć drugi? Może głupie pytanie, ale wolę z siebie zrobić debila niż po tym płakać. Żeby każdy miał takie podejście, to by nikt nie płakał. Tak. Ale nie miałbym pracy tyle. Chodzi o to, że Symex to jest inhibitor trzeciej generacji, to jest steroidowy lek. I nieodwracalny i tak dalej, tak, bo to może nie będziemy tu robić wykładów, ile jest rodzaju. Nie. Stale wiąże enzym. A Arimidex przestanie brać i nastąpi może bardzo mocno wypikować estro. Więc uważam, że Symex jest zdecydowanie lepszym środkiem. Podobno słyszałem gdzieś w internecie, że ktoś brał i Symex nie działał. Nie spotkałem się z tym na żywo. Uważam, że Symex jest lepszy. To jest moje zdanie. A to, że jedne jadą po lipidach, drugie nie jadą, testosteron jedzie po lipidach. Więc tak czy siak omega musi pójść w górę na pewno.
lub inne środki jeszcze, ale przy 200 teściach to też nie ma co pajacować teraz, bo wiesz, bo ktoś pisze w Google'a, przepraszam, na Facebooku, wchodzę na pierwszy cykl i jakie środki, żeby profil lipidowy był dobry. No i chłopaki wymieniają, wiesz, peptydy, nie peptydy, wiesz, wszystko, to bierz, bierz i od razu link, nie? A tu wystarczy michę trzymać. Na TRT wystarczy trzymać michę zazwyczaj, plus tam delikatnie można na przykład tutkę wrzucić, tutce się pisze i też fajnie zadziała. I... Ale to tak na siłę. Ja uważam, że Michał zrobi robotę przy 200 teściach tygodniowo. Tak, poza tym jest taki jeszcze fajny myk, że Symex, on tak jakby, on bierze te receptory, wyrywa je i wyrzuca. Tak już łopatologicznie tak, tłumacząc. Tak, nie? I jest coś takiego, tak, że z czasem możesz nawet zmniejszyć dawkę Symexu i też będzie trzymać estro, nie? Także ja akurat... To jest temat sprawdzony. Miałem, mam kolegę, doszedł do ćwiartki co 3 dni. Kiedyś tyle brał, bo był na wyższych dawkach niż teraz, bo teraz chyba TRT leci. Ale był na wyższych dawkach i mówi stopniowo coraz mniej tego stosował właśnie Symexu. Także na pewno nie polecam letrozolu. Nie. To jest polecany. No tak, bo mają na półce. Bo Symex jest drogim prochem. I jest droższy niż Arimidex czy Letroniem. Dlatego bardziej polecają handlarze obwoźni Facebookowi. I tu do nikogo nie bije. Właśnie Letro i Arimidex, no bo na tym więcej zarobisz po prostu. A co do tak tego Symexu, który nie działał, to podejrzewam, że to nie był Symex, czy tam Glandex z apteki, tylko to był Symex jakiś tam lab. A tak. Wiadomo, jak to jest w tych labach, no, bo jest, których teraz, no, by the way, jest chyba 300 na Facebooku. Dużo jest labów, no i tam się pimpują ci. Jak, wiesz, ja tam jestem na wielu grupach, na kilku, bo z wielu mnie wyrzucili, a z wielu sam odszedłem, a jest kilku, ale ja jestem na kilku grupach i każda grupa inny sok pimpuje. Nie? To takie jest, kurde. Życie. Większość i tak działa i wiesz, do mnie czasami ludzie wysyłają zdjęcia, o cześć Michał, co myślisz o tym labie? Ja nic nie myślę. Co mam myśleć po prostu? Ja nie wiem, co tam jest. No ale tutaj mu chwalą, mówię, etykiety to każdy może wydrukować, po pierwsze, a po drugie, skąd wiesz, kto to robił, wiesz, bo wiesz, jak robią wałki, jeżeli coś jest dobre, to łatwiej niż swój własny sok wyprodukować jest zrobić wałek po prostu i podpiąć się pod kogoś, prawda, już gotowy towar sprzedajesz. Ja może tu się narażę komuś, ale tak powiem, z mojej wiedzy, którą mam, a jakoś tam ją mam, to często jest tak, że to jest coś na zasadzie piramidy finansowej, działanie szybko i żeby zarobić i później pierdolić, nie? Czyli tak, robimy nowy lab, i na początku wszystko jest zawyżone, nie? Każdy, kurwa, wiesz, idzie pierwsza seria, 1000 sztuk, wszystko jest razy półtora, nie? Każdy, kurwa, pójdzie fame, drugie robimy już normalne, a później robimy już kaszane, kurwa, albo nic, a zanim tak, wszystko to z powrotem wyjdzie, że już jest kiszunia, no to lab jest. Tak, to wjeżdżamy z nowym labem, nie? Także to jest taka strategia. Od lat to tak działa, od lat. Aczkolwiek są takie, wiesz, nie? To moim zdaniem tak, najważniejsze jest nie jakiś tam lab, tylko źródło, nie? Źródło, tak, dojście. Że masz dobre dojście. Etykietkę mogę ja zrobić równie dobrze w domu sobie, kurwa, na tym i przykleić na flakon labu X i labu Y i tak dalej. Lab pro podcast zrobisz i tyle. To by było dobre. No na pewno musiało być dobre, gdybym to markował swoim, wiesz. No ale raczej nie. Raczej nie. Next question. Jeśli naturalnie mój testosteron jest poniżej normy, mimo badania o poziom, zbadania poziom mikro i makroelementów w diecie, unikania stresu, wysypiania się i tak dalej, czy robić po takim cyklu odblok, czy po prostu mostek na dawkach TRT, bo chyba nie opłaca się robić odbloku, mój naturalny testosteron wyrośli zaledwie 150 nanogramów na decylitr. Mój cel brania środków to nie wyglądanie fajnie na plaży, tylko poważnie podchodzę do sprawy i mam w przyszłości ambicje startów. To, że masz ambicje, to fajnie. Pierwszy cykl zweryfikuje. To tak zawsze jest.
Jak to wygląda? Tak, bo u mnie tak było wielu ludzi, których pomagam, których znam osobiście, nawet tutaj z mojego tam otoczenia, że to jednak tak nie działa. Ale super. Kurde, straciłem wątek, bo się rozgadałem. Czy jak jest poniżej? Dlaczego jest poniżej? Ja bym szukał, wiesz. Dlaczego poniżej jest? Dokładnie. Dlaczego jest poniżej? Bo często ludzie podają testosteron, przykrywając plamę na bluzie talerzem. Że jest teść i już jest git. Dlaczego on jest nisko? Jak LHFSH wygląda? Wiesz, i jak wyglądają hormony wyżej, prawda? Co tam się dzieje? Przed testosteronem. Bo to, że ty się dobrze odżywiasz i tak dalej, to nie musi oznaczać, wiesz, prolaktyna, może jest gruczolak na przykład. Zbadać cały hormon dookoła, po prostu i te troszkę wyżej i przyczynę ogarnąć. Jeżeli LHFSH jest kuleje i tam i tak dalej, jeżeli jest hipogonadyzm, no to można się zakręcić wkoło tego, aczkolwiek ja i tak bym próbował zrobić odlok, taki fajny odlok zrobić. Jak się nie uda się, jeżeli się nie uda i faktycznie wszystko tam, powiedzmy pół roku po odbloku zejdzie znowu do gleby, no to odpowiedź jest jasna, prawda? Ale jeżeli postarasz się ruszyć LHFSH z zewnątrz i to będzie tam hulało, to będzie na 400, na 500 powiedzmy, no to ja bym już w tym siedział. Wiem, że to może nie jest super ilość, ale między 400 a 700 nie odczujesz różnicy. Przynajmniej nie znam nikogo, kto by mówił, że na 400 czuje się fatalnie, a na 700 super. To tak. A ciężko bez igły jakoś tam zwiększyć tą różnicę, w sensie przed i po, nie? Jakimkolwiek tym, nie? Już pomijając te zafałszowane wyniki przez klomid i tak dalej, nie? Bo niektórzy się jarają, jak to super, nie? Ma tak, kurwa, w górnych tych, a nawet powyżej, nie? No i co z tego? A to niech zejdzie z serbów, no, i wtedy. Także wiesz, ale to jest już temat oddzielny i tak. Temat rzeka, nie? Jeżeli ktoś, także przede wszystkim ja na pewno bym odbloku spróbował, a być może nawet ja bym spróbował zrobić odblok przed, a dopiero później, jeżeli nie wyjdzie, wszedł na tą bombę. Tak ja bym doradził koledze. Tak, jeżeli chodzi tylko o to, żeby też był wyżej, to tak. Tak, ale z drugiej strony gość. Ale jak napisał, że ma ambicje startów, no to nie da się, nie da się na HCG i klomidzie zrobić formy. A da się zrobić formę naturalnie. Mam takiego kolegę, kolegę prowadzę, pomaga mu teraz. Naturalnie zrobił bardzo fajną formę na zawody. Naprawdę, to genetyk jest ewidentnie. Trzeba mieć gen. Teraz już tam troszkę jest nienaturalnie, ale też takie mikrodawki, że ludzie chyba by się śmiali. I jest poprośnie, nie? Naprawdę, mimo że na redukcji jest większy, silniejszy, więc fajnie jest. No ale to już i genetyka jest, bo większość osób naturalnie no, nie jest w stanie zrobić formy pod zawody. No nie jest. I koszt docinania się naturalnie i szykowania pod zawody naturalnie w porównaniu do tego, jak jesteś na bombie, jest nieporównywalny po prostu. Nieporównywalny jest sam poczucie, czujesz się po prostu jak warzywo. Na bombie na starcie czujesz się jak warzywo bardzo często, a na naturalnie to jest hektolitry kardio, wiesz, godziny kardio, napierdzielania, micha jakaś ekstremalnie docięta i tak dalej, brak sił, spanie, mocy, przerobowy. Wiesz, poczucie tak. Jak gówno, nie? No, to nie. A teraz są takie środki, że można tą redukcję do jakiegoś procentu niskiego tkanki tłuszczowej naprawdę fajnie przeprowadzić, że żyły widać, wszędzie jest pękatość, jest nabicie i dopiero potem dokręcić śrubę tym kardio na przykład, tak, żeby moment, który się organizm zaadoptował, jeszcze go dobustować tego deficytu. Bo ludzie często mówią, ja jem 2000 kalorii i jestem na pewno na deficycie i nie chudnę. To jest niemożliwe po prostu. Przepraszam, spadło. To jest niemożliwe, bo jak jesteś na deficycie, zawsze organizm musi brać skądś energię. No i potem jest tekst, no ale jem tylko 2000, bo organizm się adaptuje. Są adaptacje metaboliczne, nie spowolnienie metabolizmu, tylko adaptacje. Organizm obcina pewne funkcje, ty mniej się ruszasz, tak, ludzie tak tego nie masz rysują. W komputerze tryb na przykład eko, boost, coś tam i tak dalej, nie? Organizm się przełącza w tryb eko, tak, ekonomiczny. Tak, i bo on nie rozumie, że ty chcesz iść na zawody. On jest głód, nie mogę wydatkować energii, prawda? Mózg chce przeżyć. Pierwszym objawem tego jest to, że
jesteś senny, mniej aktywny, na tym taki Dokładnie. Zamulony i spadek libido na redukcji. Nawet Tak. u tych na bombie. Tak. Tak, ale są takie środki, że libido dalej funkcjonuje. Kolega mówił. Następne pytanie. Ale my tu promujemy naturalną kulturystykę. Tak, tylko. Naturalna natura i kulturystyka to jest oksymoron. To się nie, nie to są przeciwstawne słowa. Czy warto zaopatrzyć się w jakiś zbijacz prolaktyny w takim cyklu? Tak, na wszelki wypadek, czy przy takiej dawce nie powinno być problemów? Z góry dzięki za odpowiedź. Jeżeli Jak? możecie dodać jakieś rady, chętnie wysłucham. Pozdrawiam. Właśnie, jak teraz wygląda prolaktyna? Bo to jest pytanie. To może Jeżeli tam jest jest odpowiedź na pytanie z tym testosteronem. Dokładnie. Ewentualnie kabaser, ale to tak jest. Przy 200 też ja nic się dzieje nie powinno. Tak mi się wydaje. Jak nie pozwolisz prolaktynie wypierdolić w kosmos, to... Estrogenowi. Przepraszam, no estrogen. Tak. Nic się dzieje nie powinno. Jakieś no, rady od nas? Rady? Kurde. Podstawą jest trening i Micha. I wiem, każdy to mówi, tak. A tak ludzie trenują po swojemu po prostu. Nie. Micha... Tutaj akurat Michał w tym przypadku, no to wiesz, jak on napisał, że ma 150 nanogramów na decylitr, no to wiadomo, to na jakie miejsce i jakim treningu on i tak nic by nie zrobił. Chodzi mi, że jak już jest na bombie, pierwszy cykl, aha, to podstawa to jest Micha po prostu. Jak wejdzie, to i wróć, trening Micha, to jest podstawa. To jest fundament pod wszystko. Bo wiadomo, że jak wejdziesz na teścia, to siła podskoczy. Bardzo szybko będzie rósł siłę. O tym rozmawialiśmy ostatnio. Więc trening musisz pod to podpasować, żeby wykorzystać te benefity płynące z tego treningu. Więc no, trening to jest podstawa po prostu. Stały progres, ale też często, moim zdaniem, najczęściej zauważany błąd przeze mnie wśród ludzi, którzy wchodzą na bombę, to jest brak racjonalnego progresu, brak notowania tego, tylko co trening dokłada i dokłada i dokłada i dokłada, wiesz, bo i czuje się siłę. Rozpierdala po jakimś czasie. To też, bo barki, wiesz, brak techniki, wiesz, siła, nie? I tak. Ale chodzi też o to, że potem już nie masz czego dołożyć. Już nie masz czego dołożyć. I wtedy ludzie kombinują, że stagnacja, że trzeba zmieniać ćwiczenia. Nie, trzeba zrobić deload i cofnąć się z ciężarem. Lub zaprogramować tak trening, żeby ten progres był liniowy, bo na początku liniowy progres jest idealny, moim zdaniem. Liniowo szło do góry. Co trening zakładasz powtórzenie więcej, potem schodzisz, dokładasz ciężarów, znowu powtórzenie więcej i tak dalej, a nie hura, wiesz, 10 kilo, co trening coraz więcej. Bo potem już czego pociągniesz? Nie ma bodźca na mięsień, prawda? Są oczywiście fryki genetyczne, ja znam takich ludzi, co dźwigają olbrzymie ciężary i on nie musi dokładać co trening, czy tam co 2 tygodnie powiedzmy ciężaru, no bo on tak jak robi klatkę 200 kg na serię, to jest taki bodziec, że tak będzie rósł. A ja znam takich ludzi po prostu, kulturystów. Więc większość ludzi musi mieć stały progres. Musi. Lub dokładać objętości. No, a z drugiej strony, czym będziesz dokładał objętości? Ile można robić serii na klatę, prawda? Więc może trening zaplanować. To jest moim zdaniem najważniejsza rada. A na bombie więcej omega i tyle, bo 200 mg teścia to jest tak, co tu można dodać jeszcze? Baw się dobrze, no. I badaj się co 3 tygodnie. No na pewno wyjebie go z butów, nie? Ze 150, jak nagle wleci 200 tygodniowo. Głowa będzie tak szumiała, że szok. Badaj się co 3-4 tygodnie, jakieś tam podstawowe badania wykonuj. Co jakiś czas badaj sobie właśnie profil lipidowy. A co jakiś czas, jeszcze rzadziej SHBG, żeby zobaczyć, czy nie jest za nisko, bo no, po prostu. Ja może jeszcze od siebie dodam taką pierwszą rzecz, bo tu nie jest napisane, ile ma lat. Dokładnie. No. To pierwsze. Ale jeszcze dodałbym taką rzecz, że przede wszystkim dobierz sobie ten inhibitor pod badania. Nie? To nie jest tak, że jak sobie zrobisz po 3-4 tygodniach badanie, ile masz estro i później weźmiesz tabletkę i zbiło i będziesz jechał na tej tabletce. Nie, nie, nie. Dobranie nie. Na długi cykl inhibitora pod dawkę inhibitora pod siebie, to jest kilka jednorazowych badań estradiolu. Tak. W 100% tutaj się zgadzam. No i też nie wiemy, jak wygląda tkanka tłuszczowa. Tego nie wiemy.
Jeżeli tam siedzi Belbzon, wisi mu jak u niektórych rozmówców tutaj i nie mówię o sobie, to myślę, że... No przepraszam, prowadzącemu też już zaczyna. No o to nie mówię. To wydaje mi się, że trzeba byłoby przyredukować trochę. I w internecie krąży, sam to kiedyś mówiłem jednokrotnie i to jest nie do końca prawdą, tak mi się wydaje teraz, tego co się dokształciłem, że niska tkanka tłuszczowa jest wyznacznikiem wrażliwości insulinowej, tak? Bo wiesz, rozumiecie o co chodzi. Żeby ona była, że jeżeli nie masz wrażliwości insulinowej dobrej, to nie będziesz rósł i nie będziesz hipertrofii. No według badań najnowszych to tak nie działa do końca, bo gdyby tak działało, to by duzi trójboiści nie byli duzi. A nikt mi nie powie, i z całym szacunkiem do wspomnianego już pana Wodyna tutaj, że gość ma BF-u, on nie ma BF-u 8%, a ma 50 w bicepsie, więc i nie robi bicepsu, bicepsa. Więc rozumiesz, wrażliwość insulinowa jest ważna, ale nie jest kluczowa tutaj. No wiesz, ja tutaj może jeszcze bardziej taki jaskrawy przykład przytoczę. Wystarczy zobaczyć, jak Lee Priest wyglądał na off-seasonie, a rósł. I tam wrażliwości chyba zbyt dobrej nie było. Nie było. I to jest coś, jak ja byłem młodym, początkującym youtuberem, który się naczytał badań na PubMedzie i posłuchał mądrzejszych od siebie ludzi. Mówię, to jak to możliwe jest? Przecież to się kłóci z tym, co ja przeczytałem w badaniach. Wrażliwość insulinowa. Jak to możliwe jest, że on rósł? No rósł, kurde, bo to nie jest... To nie chodzi tylko o to, prawda? Pomaga wrażliwość insulinowa, żeby była wysoka. Wysoko, no tak, na wysokim poziomie, ale to nie jest kluczowe. Ważne, ale nie kluczowe. Tak jak nie jest kluczowe do końca tempo treningowe, ale jest ważne, bardzo ważne, ale nie jest kluczowe, żeby rosnąć, bo kiedyś ludzie nie trenowali z tempem, nie używali tempa, a rośli. Tak mówiąc łopatologicznie już. Oczywiście ja tam preferuję, żeby to tempo było, szczególnie u osób, które całe życie trenowały bez tempa, wiesz. Jep, nie? Bo w tym momencie wydłuża się czas mięśnia pod napięciem. I to jest bardzo istotne, tak? I trzeba to mądrze rozkminić, bo też ludzie mówią, że krąży w internecie, tak, bo to ludzie mówią, bo każdy może powiedzieć. W internecie można spotkać się z tym, że jak robisz, przypuśćmy, 8 powtórzeń na siady, no to w planie masz też 8 wznosów na barki. I to jest 1:1. No nie, bo jak robisz siad, to schodzisz dużo dłużej niż robisz wznosy. A czas mięśnia pod napięciem jest dużo dłuższy przy siadzie niż przy wznosach na barki czy taki czyniak, wiesz, izolowany. To taki. Dlatego siadów może być troszkę mniej niż wznosów. A to już też inny temat. Te też są aktywowane dużo bardziej. Wiesz, jeszcze chodzi tutaj, że to jedno jest izolowane, drugie jest wielostawem, to też. No. Zagłębiamy się tu w tematy, które mogliśmy 2 godziny rozkminiać, nie? Aczkolwiek też mam takiego kolegę, Alberta, teraz będzie startował. To nie będę tam mówił za dużo szczegółów, bo to też nie wiem, czy by chciał, ale trenuje nogi, żeby mu się rozrosły, na bardzo małym ciężarze, na ćwiczeniach, których nigdy nie wykonywał. Na jakichś patentach, wiesz, i to ja zostawiam dla siebie. I po prostu mówi, Michał, mi nogi rosną jak nigdy po prostu. Nie ma siadów praktycznie, w ogóle nie robię. Z tego, co pamiętam, co mówił. Z tego, co skojarzy, tak, może się mylę, ale chyba tak powiedział. A ma takie patenty po prostu, wiesz, nie? Jakieś takie ćwiczenia, których nigdy nie trenował. Mówi, nogi rosną jak nie wiadomo co. To trzeba inteligentnie podejść do treningu. Inteligentnie po prostu. Tylko, że to jest level, gość waży 109 kilo i ma żyły na brzuchu. Żyły, ma wszędzie żyły. Wygląda, jakby go prądem pierdyknęło. Więc no coś tam ogarnia. I sylwetkowo na pewno, bardzo, ale i treningowo swoje przerobił, przerzucił swoje tony. Ale zmienił trochę podejście, po rozmowie z takim też mądrym człowiekiem, ze swoim takim trenerem, tak to nazwę. I zupełnie inny trening nóg, zupełnie inne działanie po prostu. Mówi, to rośnie, Michał. Rośnie. Miały iść wszerz i poszły wszerz po prostu. Czyli gość, który mu pomaga trenować, dobrze go ogarnia.
zna się na fachu swoim, że nie każe mu robić rób przysiady ciągle. To tak nie działa. No, ja wiem kto. No tak, ale to wiesz, to właśnie to jest to, nie, że trzeba nie ciężko trenować, tylko mądrze trenować. Tak, to nie oznacza, że lekko, ale mądrze. Witam, proszę się wypowiedzieć o kuracji trądzikowej lekami Izotek, Axotret, Izotret i Nionina. Leki te silne oddziałują na mózg. Chodzi mi o skutki uboczne, głównie psychiczne, problemy z koncentracją, zmiany nastroju, ogólne otępienie. Wiem po sobie, że takie występują. Pytanie, czy po stawieniu tych leków stan psychiczny wraca do normy, bo podobno może się utrzymywać bardzo długo. Retinoidy są lekami, jak masz pizzę na plecach lub na twarzy. Tak. Wcześniej ja jestem zwolennikiem od jak najłagodniejszych rzeczy startować. Ja nie wiem, co szło najpierw. Od L-karnityny, od acetyl-L-karnityny z B5, bo przecież maści, kremy, wiesz, wizyta u dermatologa przede wszystkim. Tak jak żeśmy rozmawiali przed nagrywaniem, dieta, tak? Eliminacyjna. Wyczyści, tak, co powoduje, co może powodować problemy, a Izoteki i tak dalej zostawić na sam koniec, żeby jak najmniej ingerować właśnie, a jak już nie ma opcji, no to musisz wziąć po prostu i tyle. Rozumiem, bo to takie pytanie, czy mam brać Izotek, a czy nie? A odpowiedź brzmi, jeżeli jadłeś wszystko już i nie działa i masz pizzę na plecach, to jest Izotek. Ale jeżeli nie jadłeś tego, a chcesz tylko Izotek, to wróć do tego, do tych dużo łagodniejszych rzeczy. Ja bym tu poruszył przede wszystkim ważny temat, nie? Bo ludzie szukają tego Izoteku jako coś, co zlikwiduje ci pryszcze. Ale zacznijmy od początku. Co powoduje powstawanie tych pryszczy? Czy wątroba, hula? Jak tak. Hormony? Jak miska właśnie, nie? Jak higiena? No bo to też ma znaczenie. Olbrzymie. Czy po treningu się ubierasz i idziesz kurwa do pracy, nie? Czy bierzesz prysznic i przebierasz się w inne ubrania, nie? Tak. No są tacy, no, co w jednej koszulce po dwa dni ganiają, nie? Jeszcze nagrywają. Nie wiem. Ale mówię, nie? To jest ważne, nie? Szukamy przyczyny, a nie niwelujemy skutki. Tak. Dokładnie. Tu o to chodzi. A częstym błędem, i to na grupach i wszędzie, jest to, coś wpiszę i jest odpowiedź, a to weź to i to. Ale ja czasami się wtrącę, wysłuchajcie, ale to nie jest, to nie zmieni nic. To zakryjesz problem. I co, znowu zejdziesz Izoteku i znowu cię wysyfi. Problem, przyczyna. Dlaczego tak się dzieje? Co powoduje? Wiesz, wysoki IGF powoduje zmiany skórne, tak? Trądzik. Też jest, ludzie często o tym zapominają. No jest dużo rzeczy. Wątroba, jeżeli wątroba nie hula, a wejdzie jeszcze jakiś oral, to wątroba chce wyrzucić toksyny, bo chce przeżyć. Plus jeszcze co wbijasz, no bo to są różne, że tak powiem, jakości czystości, nie? Dokładnie. Czyli organizm wala toksynę po prostu. I ten i sebum się odkłada, tam się zatkają pory, to już dłuższy temat. Ale ja bym postarał się ten łój, tak go nazwę, załatwić na początku acetyl-L-karnityną i B5. Bo B5 ma bardzo dobre działanie na takie rzeczy. To właśnie B5 robi robotę. I tylko nie można jeść dużej ilości samej B5, dlatego ta jest acetyl-L-karnityna przy okazji. I spróbować się tym zająć. W tą stronę pójść. A dopiero później jakieś leki, maści, kremy, etc., etc. po prostu. Bo to nie zawsze też jest tak, że to od dihydrotestosteronu powstaje, prawda? A jeżeli powstaje od DHT, a bijesz tylko teścia, no to wrzuć sobie palmę sabałową. Wiesz, przyczyna, dlaczego to się dzieje. Ale jeżeli bijesz teścia i masteron, to żadne inhibitory 5-alfa-reduktazy nie mają sensu, bo to dostarczasz gotowe DHT, więc nie ma potrzeby blokowania enzymu, który przekształca z testosteronu w DHT. Rozumiesz? Rozumiecie? No wy kumacie, bazy się mądrymi ludźmi. Są sami mądrzy ludzie na tym kanale, oglądają, więc wiedzą, i z poczuciem humoru. Tak, haha. Ha, ha. I cierpliwi, bo nas słuchają tyle czasu. Oj. Ale dzisiaj tak szybko idzie coś, powiem ci. Kurde, w szoku jestem. No.
Ja może tutaj jeszcze powiem od siebie, tak nie? Ja nie mówię, że ja czy ty wiemy więcej od lekarzy, że bo nie jesteśmy lekarzami i nie chcemy być i nie będziemy. Ja nie mówię, że w niektórych przypadkach ja nawet sam odsyłam ludzi do lekarza z jakimiś tam rzeczami, ale jeżeli ktoś idzie do jednego lekarza z jakimś problemem i lekarz na dzień dobry daje ci izotek, to spróbuj pójść do innego lekarza. Tak. Bo Tak. mam tu przykład swojego kolegi, no, którego szykuję, tego Łukasza, którego zdjęcia wrzucałem. Jego żona miała tam jakiś problem z tarczycą, poszła do endokrynologa i na dzień dobry otyroks. A większość ludzi ma problem z tarczycą dlatego, bo się nie rusza. I za mało je. A ona akurat się ruszała, tam chodziło o co innego. I teraz słuchaj tego. Laska jechała na tym eutyroksie, nie wiem, powiedziałem, że słuchaj, no to skazałeś dziewczynę na to, że będzie zapierdzielać na tym do końca życia, nie? No bo u laski jak tarczyca, że tak powiem, zaśnie, no to rozbudzi to cię od ciężko łóżka, nie? jest. Ale mówię, kurwa, spróbuj tego. No i udało się, nie? A to ciężki Tak po temat to jest u pół kobiet. roku i wiesz, nie? Różne myki, zabiegi i tak dalej, suplementami, niczym z apteki. Można. Większość, kiedyś, nie wiem jak teraz, bo akurat w tym nie siedzę teraz, nie ordynowałem się, ale kiedyś większość bikiniar miała niedoczynność tarczycy. Większość, to tak parę lat temu. One wszystkie chore tarczyce mają i tego. I do tego miały chrypę jeszcze, potem miały ten, grypy. Ale chodzi o to, że kobieta oś hormonalna, jeżeli chodzi o tarczycę, u kobiety jest powiązana i z nadnerczami, i z jajnikami. Wiesz, to jest dużo, dużo ciężej jest naprostować. I tam, jeżeli coś się spieprzy, to pieprzy się wszędzie po kolei po prostu. Facet jest prosty. Naprawdę faceci do obsługi hormonalnej są banalni w porównaniu do kobiet. Banalni po prostu. Cykl miesięczny potrafi tyle nam namotać, nie? Że szok. Nawet jeżeli babka jest na redukcji, to jeżeli ma prawidłowy cykl miesięczny, to w momencie, kiedy jej progesteron idzie w górę, ona może więcej zjeść sobie, o te 200 powiedzmy kalorii dziennie, ponieważ temperatura ciała idzie w górę. A jeżeli temperatura ciała idzie w górę, to znaczy organizm przepala więcej energii. I lepiej jest, nie że on ma, o super, teraz wycedotne, lepiej jest, żeby opierdzieliła sobie pączka raz na 2 dni, bo psychika, wiesz, o, coś zjadłam fajnego, nie? To już tak, też taki off-top. Ja z kobietami nigdy nie pracowałem, nie będę U pracował, mnie bo wszystkie ja się babki miały zarzekłem. U mnie wszystkie babki miały miesiączki. I trzeba było zbijać miesiączki bardzo często przed startami. Mimo że niektóre miały chrypę, że tak to nazwę. Więc ja lubię to robić, bo to jest wyzwanie, wiesz. To jest. Ja mam frajdę z tego, że babka jest zdrowa. Kuba, że ona ma lekką chrypę, ale ma miesiączkę, może i wszystko funkcjonuje i tak dalej. Tylko kurde, tam nie idzie gram w Nistrolu, nie? Tego wyjąło. No słuchaj, ja znam kolesia, który żonie, która nie ma zamiaru nawet startować, dawał trena, nie? Żeby fajnie wyglądała. Ale wiesz, trenbolon w mojej dawce dla kobiety ma swoje olbrzymie plusy. Tak samo jak turanabol ma olbrzymi plus. Tylko że wtedy facet musi sobie ogarnąć Cialis przynajmniej. Bo jest nie do wytrzymania po prostu. To akurat mam te sprawdzone, w sensie. No całą noc nie spała, z tego co wiem, nie? Jest wesoło. Nie, to Miecie. trzeba wyciąć, kurwa, nie możemy tego mówić. Na miękko. Wiesz, co zaraz będzie. Gorzej tak nie będzie. Teraz jest lockdown, gorzej nie będzie. Co z tytułem książki? No tu widzę, wiesz, 90% komentarzy, bomba w pigułce. Kolejne, nie. Pod kątem igły. Co jeszcze mamy? Anaboliczność dla odpornych. Nie, no Anaboliczna kuchnia piechosia. Nie, to musi być coś takiego, wiesz. Siłownia, świadomy krok na wyższy poziom. Nie, bo anatomia dopingu. Tylko że doping to jest bardzo szerokie słowo. A książka będzie dla sylwetkowców i trenujących siłowo, ale ja się skupiam tam tylko na soku.
Tylko nie będzie grał hormonu za dużo. Może kogoś to zasmuci, może nie. Nie SAA będzie bez tajemnic. O, to już to bardziej. W tą stronę. W tą stronę chcę pójść, bo to by było za grube, po pierwsze, a po drugie uważam, że zbyt mało wiem na temat działania peptydów chociażby, żeby jeszcze o tym pisać coś. Rozumiesz? To jest, trzeba spojrzeć w lustro. Bo mówisz, no, że doping to jest szeroka skala od tych tak, wszystkich bardzo, no klenów, tak. Salbutamoli, przez peptydy, przez... Tak. Aha, rozumiem, no, o co bo chodzi. Będzie o klenie, o jossa, o takich rzeczach będzie, ale no, nie będę poruszał peptydów, nie będę poruszał growth hormonów. I tak dalej, tak? No, nie chcę tego. To ma być o soku. Sok, hormony, jak działać. Już teraz tak sobie dopisuję, to z mojego dopisywania do... Powiem tak, mam wyszkicowane już połowę książki i dopisuję i dopisałem 20 stron. Więc celuję w 180, żeby to miało, żeby ta książka miała 180 stron. I jak dałem ziomkowi do przeczytania, mówi, ty, no praktycznie wszystko wiesz. Kumasz, czytasz i nie ma... Rozumiesz to, co jest napisane. Rozumiesz wszystko. Że, a, to po to, po to, to po tamto, to po siamto, to z tym, dlatego, bo to i to, a to zadziała tak i tak. Aha, a jeżeli nie wiesz, dlaczego ci wywaliła na przykład prolaktyna, to cofasz się, masz odnośnik do wcześniejszego rozdziału i masz opisaną prolaktynę. Wiesz, że masz odnośnik po prostu, że nie musisz szukać, tylko strona 48, czytaj sobie i czytasz, nie? Tak totalnie praktycznie, żeby... Nie... Mnie najbardziej zawsze w książkach te takich o soku męczyło 500 stron, w tym 300 opisywania środków, w sensie zdjęcia środków i opisy środków, których nigdy nie użyjemy. Mhm. Nigdy, nawet nas pamiętam. A u mnie będą opisane środki dostępne u nas, najpopularniejsze, ale tak wiesz, totalnie praktycznie, totalnie po prostu, ale żeby było w tym jak najmniej teorii, bo ludzi teoria nie interesuje. Ludzi nie interesuje, dlaczego dihydro... Które wiązanie podwójne w jakim łańcuchu powoduje to, że ten oddziałuje na wątrobę, a która grupa 17 alfa czy 19 nandro, nie wiem o czym ty mówisz. Tak, ale to jest fajne, bo to powoduje, że rozpychasz książkę, rozumiesz? Bo robisz takie 300 stron, nie każdy wow, ale encyklopedia Gutenberga. Wiedzy tam jest na 100, a większość ludzi potrzebuje praktycznej wiedzy. To działa tak, to działa tak, to działa tak, hormony działają tak i tak, więc jeżeli wezmę to, to się stanie to, a jeżeli to wezmę to, więc mogę brać to i to, żeby działało na tamto. W dużym skrócie po prostu. I to jest takie jest założenie mojej knigi. No, jeszcze powiem ci tu dwa ciekawe. Jeden mi się podoba. Kraina zabawek, Michał Piechoś. Nie. To podoba mi się, bo fajnie to brzmi, ale z drugiej strony patrząc na to, jak ludzie do tego podchodzą, że to są zabawki, kurwa, i robią sobie później kuku, no to już nie przestaje być śmieszne. Ale jest jeszcze to chyba ten ulubiony twój komentujący, nazwa książki Kupa Wiedzy. A, dzisiaj nie użyłem ani razu, chciałem podkreślić, że coś jest przesrane. Także tak. O, i tu jeszcze jest, właśnie ja o tym wspomnę, bo tu ktoś tam napisał, że na początku jest mowa o trenerze, gdzie ja to miałem, patrz, przyjechałem. O trenerze Bobrowski, myślę, że gość wygląda, startuje z porządku, sam napisał niektórym, że tylko des i tak dalej. My nie hejtowaliśmy jego, tylko to, że koleś, kurwa, totalny Janusz, amator, który nawet nie wyglądał, jakby ćwiczył, chce powielić jego bombę i myśli, że będzie wyglądał jak on. O to chodziło. Zresztą on nawet napisał do mnie na priv, nie, o co tam chodzi, nie, bo ktoś mu tam pisze, że coś jest o nim, nie, ja mówię, to włącz sobie, nie, i także rozmawialiśmy, nie, nawet już zostaliśmy friendami na Facebooku. Zresztą tam na dole jest cześć napisał i uśmiech pod tym komentarzem, także nie szukajcie na siłę gównoburzy, nie. Tak, dokładnie, bo
ile razy ktoś gdzieś tam film nagrał i mnie tam wymienił w tym filmie. I tam do mnie, piechoś, wymienili cię. Ja po pierwsze nawet nie wiem, kto to jest. Po drugie, ale cię tam krytykują. No i dobrze, no i tyle. Rozumiesz? No i dobra, no, śmiało, bawcie się dobrze. Bo ja nie mam czasu na to. Nie chcę kiedyś, tak, ja bym sprawdzał wszystko, wpadała się w dyskusję. Teraz, wiesz, ja wiem, na czym stoję, co mówię, staram się mniej więcej to jakoś w miarę sklecić, żeby to miało ręce i nogi, żeby jakieś bzdury nie palnąć, choć czasami się każdemu zdarzy coś się wystrzelić. Albo pomyli ci się w głowie i myślisz o estro, powiesz, prolaktyna. No na przykład, o... tak. I teraz zobacz, gdybym ja nie sprostował tego, wiesz, nie wspomniał, to byś powiedział prolaktyna i potem było ty, ale jak, ty chyba się nie znasz, bo coś tam. Rozumiesz, ludzie na siłę lepiej, szukają nie? problemu. Na siłę szukają problemu i tak było zawsze, już kupę ładnych parę lat temu, jak jeden mój znajomy nagrywał materiały, też gdzieś się walnął coś, że pomylił mleko z jajkami, to pamiętam jak dziś. I cała gówno burza, że on się nie zna. A z kontekstu wynikało, że to jajka, chodzi o jajka, ale że on powiedział, że do końca, że mleko. Bo się pomylił człowiek. I co za fachowiec, gówno się zna, gówno tamto. Mówię, ja pierdzielę. Że ludziom się chce, wiesz o co chodzi? A ja już czaję, że kury znoszą, że krowy znoszą jajka, czy coś takiego. Było, możliwe, że jakoś ten deseń. No, ja mówię, coś ale czaję. Że wam się chce? Chce wam się po prostu na takimi rzeczami spuszczać po prostu? Zamiast wziąć, wiesz, bierzesz to, co jest istotne. Ja też na przykład mam, słucham ludzi, szczególnie tam, czy tam oglądam na YouTube, czy na Spotify słucham, których nie do końca wszystko, może rozumiem, a może się nie zgadzam. Bo czasami jest tak, że się na coś nie zgadzam, bo tego nie rozumiemy. Ale biorę to, co wartościowe jest. Jeżeli z czymś się nie zgadzam i mam czas, to sprawdzam to. I czasami się okazuje, że to ja byłem w błędzie, tak nawiasem mówiąc. Bo każdy się uczy. A ja wiem, jak kiedyś, co ja kiedyś myślałem na temat treningów na przykład, trenowania, a wiem, co teraz myślę. I mi jest się ciężko przełożyć mentalnie na to, do tego, żeby, jak ludziom piszę plany, żeby mi odpisywać, nie wiem, kilka ćwiczeń, jakichś takich na klatę na przykład. Mi jest ciężko, ale muszę, bo to czasami ludzie za dużo trenują. A, bo ja to, wiesz, ja jestem... Najgorsze jest to, że ja wiem, o co ci chodzi, że i tak ci wypomną sprzed 10 lat, kurwa, jakiś tam, wiesz, że coś powiedziałeś, tak, nie? Tak. Że ja 6 lat temu nagrałem filmik i coś powiedziałem, a teraz mówię inaczej. Ja sobie myślę, a ty 6 lat temu stałeś mamie cycka po prostu. I tyle. A ja już nagrywałem filmy, więc, bo coś robiłem. Bo gdyby nie te filmy, to byśmy teraz nie rozmawiali tak naprawdę. I dalej każdy by myślał, że rośnie od kratyny i od HMB. I taka jest prawda. Tak. Taka jest prawda. I ci na puszkach jedli to, co jest w puszkach, nie? Tak jak ja za mało lata myślałem. Ile takich puszek trzeba zjeść, żeby wyglądać jak ten Paweł Poloczek. Co wiesz, był tak nie... na Gajnerze chyba to było. To tak nie... na 737, nie? Dobrze mówię? To tak nie działa, że wiesz, można krytykować, nie lubię tego terminu, ale wytykać coś, że jest nie tak, ale mieć świadomość pewnych rzeczy, że jeżeli ktoś 5 lat temu coś powiedział, to nie znaczy, że dalej tak myśli. Ktoś to nie zmienia poglądu przez 5 lat. Jeżeli chodzi o dyscyplinę, nie to słowo, jeżeli chodzi o tematykę związaną z rozwojem, czy to osobistym, czy treningiem, sportem, no to coś jest nie tak, bo wiedza idzie do przodu, musi iść do przodu wiedza. I się za 5 lat może kolejnych okazać, że to, co w teraz wierzymy, jakby, że tak trzeba, jest nieprawdą, bo pójdziemy gdzieś dalej po prostu z wiedzą. Ale ludzie nie. Dużo ludzi po prostu nie kuma bazy tego. Nie jest w stanie tego zatrzymać. Wiesz, to jest tak, że dzisiaj wiesz, że od podnoszenia ciężarów urosną ci mięśnie. Za rok dowiadujesz się, że te mięśnie trzeba, żeby po tych podnoszeniu jak najlepiej odpoczęły i były dożywione. Później już poznajesz te różne procesy, co na to wpływają, a na koniec interesujesz się tak, jak zwiększyć przepuszczalność błony komórkowej, żeby lepiej odżywić mitochondria. Tak, robiąc kardio na masie. I to zajmuje ileś tam lat, nie? To właśnie tak, ale, to trzeba ale... to zrozumieć, a nie właśnie być takim. No ale to jest, mówię, to jest to, że jak ktoś nie ogarnia dobrze jeszcze co to jest, wiesz, 5-alfa-reduktaza i aromataza, tak, już, a już uważa, że jest znawcą dopingowym lepszym niż nie jeden z nas, to...
Ja tam powiem ci, staram się nie komentować Facebooków i YouTubeów ludzi, którzy tam mówią o bombie, bo tam w tym się czuję tak naprawdę w miarę mocny, jeżeli treningowo w ogóle się nie wdaję w dyskusję, bo coś tam wiem, dużo więcej niż wiedziałem pół roku temu, bo teraz to taki mały konik trening, tylko o tym na razie nie mówię na YouTubie, w ogóle nic nie nagrywam na YouTube ostatnio, ale nic nie mówię, bo jeszcze wiem zbyt mało, ale czasami jak słyszę wypowiedzi ludzi, którzy są uznawani za autorytety w mniejszym lub większym gronie, mówię, to coś tu nie gra. Ostatnio w filmie skomentowałem takiego chłopaka, a w porządku gość się wydaje. I obejrzałem chyba 3-4 minuty filmu, bo ponieważ stałem w korku, mówię, to sobie obejrzę, nie? Akurat wiesz, na Facebooku wyskoczyło. Mm-hmm. I wypunktowałem tam 5-6 rzeczy po prostu, w których się myli. I ja nie miałem w tym... A przepraszam, czy on był w sponsorowanych? A ja nie wiem. Nie. Nie, bo to na grupie było gdzieś. Kurde, aha, co jest. Dobrze, bo mnie prześladuje taki jeden. Wiesz, mi się wyświetla w sponsorowanych. Kurwa, masz taki... Nie będę mówił. Aż mnie normalnie, no, kurwa, torba boli od tego, nie? Dobra. Dobry tekst. No, ale i skomentowałem, ale potem mówię, kurde, bo tam mu... Nie chciałem, żeby to personalnie odebrał. Bo ja, wiesz, bo ja też kiedyś byłem w tym miejscu, człowiek zaczynał i mówił, dzielił się tym, co wie. I jak mi ktoś mówił, mówi źle, to mi to gdzieś kuło, ale z drugiej strony mówię, kurde, skoro mówię źle i gość to uargumentował, to znaczy, że ja robię błąd. I muszę się rozwijać dalej, prawda? Więc i jeżeli ktoś gdzieś skrytykuje mnie teraz, bo czy skomentuje bardziej, powiem, Michał, tutaj się mylisz, czy ja kogoś skomentuję, to nie jest w formie negatywnej, tylko po prostu robisz gdzieś błąd. Robisz dobrą robotę, starasz się, ale robisz błąd. Jeszcze ci brakuje wiedzy, więc ucz się. Po prostu ucz się. Nie powielaj mitów sprzed lat. A ja zauważyłem, że dużo osób wzoruje się na tych moich starych filmach i naprawdę to powtarza, co było na filmach sprzed 6 lat na przykład. Mhm. A to troszkę się pozmieniało. Już. Kurde, brzęczy mi już telefon, ale jeśli mamy 20% baterii, to możemy pogadać. Tak, wiesz, ja widzę, problem też taki jest często, no, że ludzie wierzą w to, co zobaczą i przeczytają, nie? I że wystarczy, że chłop, wiesz, wrzuci filmik, że wyciska 200 na klatę 3 razy i już jest ekspertem dopingu, nie? Albo trójboju. To już w ogóle, nie, wiesz, to... Już pomijając predyspozycje genetyczne i to, że są tacy trenerzy, a w Polsce przynajmniej dwóch bym takich wymienił, którzy mają jedną osobę na bardzo wysokim poziomie i na tym budują sobie, wiesz, cały PR. Swoje, że tak powiem, postrzeganie przez resztę świata, że są zajebiści, nie? A ktoś, kto siedzi, wiesz, bo ja znam tych, którzy... do których przychodzą po pomoc, ich byli podopieczni i wiem, że tam jest, kurwa, po pierwsze kopiuj w klej, po drugie, kurwa, beton i zalany, kurwa, kupą, dzisiaj to ja będę krowią kupą, wiesz, nie, i tam wszystko jest źle, nie, i ja bym się wstydził za coś takiego wziąć pieniądze, nie, a co dopiero jeszcze lansować się i udawać jakiegoś tam, wiesz, ale to mówię, to są ludzie, którzy marketingowo stoją 10-krotnie wyżej niż merytorycznie pod względem jakichkolwiek aspektów. Ja marketingowo jestem fatalny po prostu. Fatalny jestem marketingowo. Fatalny po prostu. Mi to wszyscy mówią, Michał, u ciebie marketing to jest dramat po prostu. Bo ja prowadzę sporo osób i mnóstwo mam takich przemian, że ten przytył tam 5 kilo czy 10, ten schudł 10 kilo. Ja tego nigdzie nie wrzucam. Każdy mówi, wrzucaj. Ale mówię, ale dla mnie to nie jest żaden wyznacznik wiedzy. Rozumiesz? Dla mnie. Bo nie pomógłbym mu, to by też schudł 10 kilo może, trochę później, na pewno mniej zdrowo. A czy by, wiesz, bo zgubi 10 kilo, no ja zgubiłem 15 będzie już, no gdzieś około 15 w te 2 miesiące. Teraz już jest zero, stoi wszystko. Taki był plan. I co, teraz przemianę swoją wrzucić? Kumasz, no co to jest zgubić 15 kilo? Dla mnie nic, nie? Bo ja to jest proste, termodynamikach. I jesz, dostarczasz mniej energii niż wydatkujesz. Dla mnie
w mojej branży, tak to nazwę, to merytoryka jest kluczem. Jakby, że przyjdzie człowiek i on wie, że jak mnie się zapyta, Michał, a tu mnie kuje, tam mnie boli, a co mam wziąć, co mam zrobić, żeby schudnąć lepiej, być zdrowszym, to tak. Rozumiesz, gdybym ja prowadził ludzi pod zawody, to mogę przemiany, czy tam jak ma Adaś, wrzuca tych swoich zawodników, to tam widać, wiesz, to są zawodnicy już naprawdę na wysokim poziomie, większość z nich, i to faktycznie widać różnicę, bo ma pod start go przygotowuje. A ja mam wrzucać gościa, który schudł 10 kilo, i wiesz, z 20 BF-a schudł, nie wiem, wymyślam, na 12, to takie jest... No tak, to jest coś takiego, że jak masz dużą ilość już tej masy mięśniowej nabudowanej, to najmniejsze zmiany są od razu widoczne wizualnie. Od razu. Od razu, a jak tak, tam, wiesz, jak masz 33 w bicepsie, no to mało widać, czy schudłeś 5 kilo, czy przytyłeś, nie? Nie mam takich ludzi, nie mam, nikogo nie mam takiego szczupłego. Nie mam. Kiedyś miałem na początku, a teraz już nie mam. Nie mam. Nie, mi nie. Chodzi o te 33 mięcha, który jest podlany, no, nie? Te skinny fat, nie? Tak zwani. No. Wiesz, nie, u takiego kogoś nie będzie tego tak bardzo widać, nie? Jak on zrzuci tego brzucha, bo oprócz talii, to tam się nic nie zmieni. No nic, dokładnie. A jak masz tam, wiesz, 100 kilo mięcha i nagle zejdzie ci 3-5% tłuszczu, to wszystko fajnie zaczyna się pokazywać, wychodzą żyły i tak dalej, nie? Także to wizualnie to widać dopiero na jakimś tam wyższym poziomie lub u normalnych ludzi po dłuższym okresie czasu, nie? Żeby było... Kurde, mi brzęczy telefon. Nie wiem, czy to słyszysz. Zawody się chyba skończyły. Aż jeździ cały. Muszę poprawiać. Także jeśli tak to wygląda. Czy chcesz na jakieś szkolenie z marketingu? No muszę, kurde. Wiele rzeczy muszę zrobić z marketingu, tak naprawdę. Wiesz, u mnie to jest taki problem, jak tak sobie gadamy, na pewno ludzi to bardziej interesuje, bardziej niż sok i tematy z bombą. Kurde, co jest? Jest taki problem, ale brzęczy ty. Kurde. Jest taki problem, że ja na początku nagrywałem materiał jako taki dobry ziomek Michał. Wiesz, nagrywał sobie. A dużo osób już wchodzi teraz w YouTube z założeniem, czy na Instagram, typowo zarobkowym. Ja tego nigdy, ja tego kiedyś nie robiłem. Ja byłem taki dobry ziomek. Kurde, no. Byłem, sorry, ale to brzęczy cały czas. Byłem takim dobrym ziomkiem Michałem. Zabiję ich. I tu był, ja upatruję tutaj główny problem. Że jakby ja się nauczyłem funkcjonować w tych ramach. Rozumiesz? Że nie robię cześć, witajcie i tam figo fago, jakieś vlogi super z drona i tak dalej. Nie? To nie. Ludzie 20 to serii lubią. Na biceps i wznosy przed nagrywaniem, żeby wiadomo w kadrze wyglądać, nie? Raz tak zrobiłem. Raz zrobiłem, przyznaję się, bez bicia. Kiedyś jak miałem więcej fatu niż teraz, ale przed Anapolą delikatnie byłem bardziej pękaty, chyba 30 mg co drugi dzień. To zrobiłem, to sobie spompowałem sobie ręce w takiej żonobice siedziałem i każdy, wow, jakie bary. Ja wiesz, trzeba umieć usiąść, bo na przykład u mnie teraz widać, jak miał chude rączki, nie? Tak, ja tak wyglądam. Ja mam ręce, ja mam bardzo, ja mam szeroką obręcz barkową i duże przedramiona. I te ręce zawsze wyglądają na małe. I mam szeroką talię też. Zawsze będą wyglądały na małe, musiałbym je dopieprzyć. A ja bicepsu, raz staram się, dużo nie trenuję tam. Raz taki czas robię sobie ciężką serię. Ciężkie ćwiczenie, kiedy mnie nie bolą, bo ja tam problemy zdrowotne z mięśniami, dość duże. Ale uważam, że się spompowałem, każdy, wow, jakie bar, jaka łapa. Co się, jak usiądziesz tak do kamery, rozepchasz sobie tu, wiesz, nie? Ręce teraz bardziej z przodu, to wszystko wychodzi, to wyglądasz żonobik, która odcina, każdy, wow, trzeba mieć jak usiąść. Ja prowadziłem bikiniary, ja wiem, jak zdjęcia robić kobietom, żeby były przemiany. To jest w ogóle temat. Na inny film zupełnie można nagrać. Jak robić foty u babek, żeby w ciągu godziny, 5 minut była zupełnie inna babka, nie? Wystarczy zapytać się instagramerców, nie? No mówię. A o tym, jak nanosić cienie na nogi na przykład, żeby czwórki było widać. To już jest w Photoshopie, to już jest. U lasek? Legendy. No pewnie. Ja bez problemu.
I zawsze, ale czwórę mam, no. A teraz spójrz na swoje zdjęcie. Ty, ja gorzej wyglądam, no, ale wrzuć to ładniejsze. Wszyscy tak robią. U faceta najłatwiej jest zmieścić głowę po prostu. Tak, a my już to rozkminialiśmy kiedyś z chłopakami tam. No ty mnie, że każdy ma strasznie mało, nie? No jest jeden, co ma wielki kaczan, to on musi zmieniać, nie? Ale... Zmniejszasz głowę i robisz zdjęcie od dołu. Po prostu. Poniżej pasa. Żeby było, wiesz, w górę kamera. I jesteś, fał się to tworzy. No złudzenie optyczne się robi. Tak. No, Także wiesz, tak. Tak naprawdę z tego powiedzmy kąta patrzą na ciebie sędziowie na scenie, nie? Także to też jest od dołu, nie? Tak, ale nie na Instagramie. I masz większą głowę na żywo niż w Instagramie. No. Dużo ludzi ma. A jest takich paru asów. Jeden szczególnie jest, ale to już nie będę tutaj. No, ale to już ja już nieraz to przerabiałem, nie? I z każdym, z kim rozmawiałem, z takich nawet topowych zawodników, co jeżdżą po świecie, nie? Że i patrzysz na Instagramie i myślisz, kurwa, tam pojadę, wiesz, nie? Do finału nie wejdę. Wychodzisz i medal, nie? No. Bo się okazuje, że widzisz na backstage'u, a to kurwa, to on przyjechał, czy jego młodszy brat? To ja, jak ja babki, szczególnie na żywo, bo to można sobie pogadać, przychodzą tam do mnie na mój garaż gym, raz na jakiś czas poćwiczyć, czy tam częściej, to mówią, no ale to tak, tam w Instagramie widziałem taką babkę, ta tak wygląda. I kiedyś miałem taką możliwość, że zabrałem dwie z sobą na zawody. Mówię, Marcz, to jest ta z Instagrama. Mówi, niemożliwe, no możliwe. Inny człowiek. No możliwe, po prostu oni wiedzą, jak się ustawić, jak się sprzedać, nie? Magia internetu. Tak. Mamy pytanie jeszcze jakieś, czy nie mamy? No nie. Nie mamy. Mamy jeszcze kilka tytułów, ale to... Nie, tytuły to już. Ja przejrzałem je. Wybaczcie, ale nie. To trzeba na następną nagrywkę pytania przygotować. Tak, także nie zapomnijcie zapytać, żebyśmy nie gadali o sobie. Dokładnie. tylko coś mądrego też powiedzieli, a nie same bzdury. Ale wiesz, z takiego rozmawiania, takich bzdur właśnie, ja to uwielbiam na podcastach i uwielbiam to, jak z kimś rozmawiam, bo wyłapujesz najciekawsze rzeczy. Takie niuanse, wiesz, można wyłapać. Może niekoniecznie tu, jak teraz mówimy o sylwetce, robieniu zdjęć, ale nawet. Ty, bez kitu, zmniejszę głowę, będę lepiej wyglądał. Trochę oszustwo, ale wyłapujesz ciekawostki, ciekawe rzeczy praktyczne, prawda? Więc czasami też jest sobie dobrze pogadać tak na 100% na luzie. Ale pytania są lepsze, bo można się odnieść jeden do jednego od razu, wiesz, masz merytorycznie można odpowiedzieć. A często pytanie też zacznie jakiś ciekawy temat, nie? My sobie odejdziemy tak. Trochę w lewo, w prawo. Tak, ja odchodzę, ja wpływam, człowieku. Ale to wiesz, robimy to razem, także zawsze jest, tak, ja jestem współwinny. Na nas. Tak, dobrze, że jest tak, nas dwóch, a nie trzech, bo by nam grupę zrobili, nie? A można by kiedyś nagrać z kimś jeszcze. Tylko to też ci powiem, tobie, w sumie wam też, problem w nagrywaniu w większej grupie osób jest taki, szczególnie takich, które żyją z internetu, tak jak ja na przykład, że każdy chce być najmądrzejszy. I tak jak są kolegami i wiesz, I love you i super friends na żywo, to włącza się kamera i czuć jest rywalizację. Ty powiesz jedno, no wiesz, ale ja myślę inaczej i to, i to, i to. A ten się wtrąci, bo jak miałem kiedyś taką przyjemność uczestniczyć w czymś takim, powiedziałem nigdy więcej. Nigdy więcej, bo zaczyna, wiesz, to jest takie już nie jest gadanie dla gadania, tylko każdy chce sobie klienta włapać, wiesz. On powie coś mądrego i myśli, że ktoś mu teraz przyjdzie tutaj do niego i zarobi 400 zł, czy tam ile za miesiąc prowadzenia. Że tam za rozpiskę jakąś. To tak nie działa. Tak, wpadnie temat, tak jak gadaliśmy, nie? Jeden powie o zbijaniu estrogenu, nie? I ty powiesz o Symeksie, a drugi, no tutaj mamy steroidowe, nieodwracalne i niesteroidowe, hamujące enzym, stratatata i tak dalej, nie? I wiesz, no i po co to, nie? Tak, i godzina leci. A ludzi to nie interesuje, bo gdyby w większości, bo tych, których to interesuje, oni już to wiedzą, albo się dowiedzą, bo będą szukać. Na specyficznych, wiesz, w specjalnym miejscu. Tu przychodzą ludzie, których interesuje, tak, ja mam takie doświadczenia, już wiem, których interesuje bomba,
ciekawi ten temat, po prostu ciekawi go, lubią o tym posłuchać, lubią się czasami pośmiać z głupot naszych, ale ich nie interesuje stricte merytoryka, taka głęboka, wiesz. Dlatego nie mają takiej potrzeby. I mój kanał też taki był, i był, przepraszam, jest cały czas, że czy to moje wrzutki, moje Q&A na Instagramie, to możecie wbijać, bo jak najbardziej, jest o takich podstawach, w prosty sposób. Bo ludzie, którzy szukają głębokiej wiedzy, oni sami jej szukają. Tak jak ja szukałem. I wiesz, ja też popełniłem. To nie jest może błąd, ale w pewnym momencie się zachłysnąłem wieloma rzeczami i jakby rozwijać się wtedy w dziedzinie treningu, ja zacząłem się doszukiwać, dlaczego ten atom się odczepia, dlaczego on robi to, dlaczego, wiesz, to podwójne wiązanie, tak jak wspomnieliśmy. To jest niepotrzebne. Nie? Niepotrzebne to nie jest potrzebne do praktyki. Fundament powinien być gruby, duży, silny, stabilny, a takie niuanse to są dodatki po prostu. A ja w te niuanse kiedyś był taki moment, że bardzo poszedłem. Bardzo. I zmarnowałem, myślę, że z pół roku, jak nie rok życia na to. A rzeczy, które fajnie wiedzieć, ale kompletnie się nie przekładają na nic. To tak jak całki w szkole. Masz całki, super, masz okrągły trójkąt, bo tak coś istnieje, się to wiedziałem ostatnio, nie wiedziałem. Ale czy to jest potrzebne do życia? Nie jest. Ale wiesz, że jest. Nie? A funkcje, nie? Sinus, alfa, tangens, tak. Beta, kotangens. A czasami się przydają. Jak masz na przykład wyliczyć kąt dachu, nachylenia. Ale to już też rzadko kiedy. To już inny temat jest. Tak, niuanse. A jeszcze wiesz, najważniejsze to, co ja zawsze mówię. Pierwszą rzeczą jest znać, wiedzieć, a drugą rzeczą jest potrafić to zastosować w praktyce, tak. Nie? Bo bardzo to, ile jakich inhibitorów aromatazy jest i co, który, jak robi, w jaki sposób działa, całą, wiesz, nie, kaskadę tych procesów i tak dalej, łącznie z wpływem na IGF, lipidy i tak dalej, to jest jedno. A to, czy ty będziesz potrafił dobrać dawkę najlepszą i tak dalej pod osobę, ewentualnie skorygować swoje jakieś te, to jest druga rzecz. Bo to też w pracy jest, z ludźmi jest ważne, nie tyle przyznać się do błędu, bo to nie o to chodzi, ale zmienić skład, o, jak w piłce nożnej, robić zmiany po prostu. Że na starcie mówisz, jedziemy tak, tak i tak, ale w pewnym czasie widzisz wyniki badań, czy tam inne rzeczy, mówisz, nie progresuje, coś jest nie tak. Coś jest nie tak i trzeba coś zmienić, prawda? I ja mam wiele miałem, teraz mam takie dwa, może trzy przypadki, że faktycznie cały czas nanosimy zmiany, bo coś gdzieś nie gra. Jest coś nie tak po prostu. I nikt mi nie powie, że da radę u wszystkich na oko, jakby nawet znając, widząc film, jak dana osoba trenuje na przykład, rozpisać właściwy plan treningowy. Tak wiesz, u wszystkich. Ciężko jest bardzo. Ciężko jest, bo to później wychodzi, że piersiowy nie trzyma w odcinku tam na plecach, tak? Że prostownik nie trzyma, że ta dupa jednak jest za słaba, że lewy poszat jest słabszy niż prawy, że coś tam się dzieje z łydką. Tego nie wytrybisz z filmów na początku. To w praktyce później wychodzi. To tak nawiasem mówiąc. Więc zmiany są konieczne. I to jest tylko, że problem jest taki, tym się spotkałem u siebie w pracy, że często, że osoba, jedna czy druga, miała o to wąty do mnie. Że Michał, ja ci zapłaciłem, ty powinieneś wiedzieć. Mówię, ale skąd ja miałem wiedzieć? Ale wiesz, zapłacił, to już myśli, że ja muszę być alfa i omega. Spojrzę na jego trening, na jak mi nagrał tam, nie wiem, martwy ciąg, ja muszę to rozkminić z filmu. A ja to zmianę czasami po miesiąc nanoszę. Dwa miesiące, wiesz, ćwiczenia akcesoryjne, żeby wzmocnić to wszystko, prawda? A dużo ludzi tak martwego ciągu nie robi siadów. Większość mówi, że ma chore kolana, naprawdę. Mówię serio. Nie. Że oni nie mogą robić martwych ciągów, bo coś tam bolą plecy. Mówię, bo to źle martwy ciąg robisz. Po prostu. A jak od siadów bolą kolana, to ustaw dobrze ten i rób, to przestaną boleć kolana. Albo się zobacz, dlaczego, które mięśnie nie funkcjonują. Bo często jest tak, że jeżeli jeden mięsień nie działa, to następuje kompensacja na inny i przyjmuje pracę inny mięsień, silniejszy. Przez to, że są pościągane czwórki, może być tak, że będą cię boleć kolana. Dokładnie. Tylko to trzeba też rozpinić w czasie, wiesz. A jeżeli ktoś przychodzi, Michał, boli mnie kolana. Co ja mam robić? Skąd ja mam wiedzieć? Rozumiesz?
Jak masz cały wachlarz możliwości, dlaczego tak jest? Rezonans i fizjoterapia. Tak. Ja ludzi do fizy odsyłam bardzo często. Mówię, słuchaj, ja jestem fizjoterapeutą. Nie zajmuję się tym. Ja wiem mniej więcej, wiem, co to może być, ale ja się po tym nie podpiszę. Rozumiesz? Nie podpiszę się pod tym po prostu, bo to nie jest moja dziedzina. Ja na tym nocy nie zarywałem na tym, żeby się uczyć w fizjoterapii, aczkolwiek uważam, że jest bardzo przydatna dla trenerów. Taka praktyczna dla zawodników jest niezbędna. Czyli dla trenerów, bo to oni powinni ich. Ale wiesz, no tak, tak. Taka praktyczna, że ty wiesz, co masz zrobić z klientem, jeżeli mu stoją łopatki na przykład, jeżeli nie ma lordozy lub ma za dużą lordozę. Wiesz, to są takie skoliozy i tak dalej. To jest przydatne bardzo. Bardzo. Ja mam taką babkę. Jak pogłębić lordozę u bikiniary. Jeszcze bardziej. Brzuch rozciągnąć. Ale jest, mam taką babkę, że ją skręca przy siadzie. Robi siad, wiesz, i ją skręca. Nie? Skręca ją cały czas. I tu trzeba odpowiednie mięśnie wzmocnić z drugiej strony, żeby była ta rotacja w drugą stronę. No i pracujemy nad tym. Trochę ściemnia, tak. Nie? Bo widzę, że i nagle za wolno jak idzie. Zainteresujesz się fizjoterapią, dowiesz się, jak bardzo ważny jest brzuch, nie? A którego się nie trenuje, no bo z brzucha nikomu nie zajebiesz, nie? A właśnie, w cudzysłowie, zajebie z brzucha. Tak nawiasem mówię. Właśnie, dlatego to powiedziałem, nie? To jest to, nie? Ale to mówię, to jest temat rzeka, nie? Ile masz baterii? 11%, już kończymy. Kończymy. Także pamiętajcie, zadawajcie pytania. Postaramy się coś w przeciągu kilkunastu dni znowu zabrać ponad godzinę waszego czasu. Do cardio. Wszyscy oglądają Pro Podcast będą zajebiście docięci, nie? Tak, tak, tak. Tylko nie my, bo my nagrywamy. Nie mamy czasu dla cardio. Napiszcie na końcu, jak wytrwaliście, trzeba coś im wrzucić chłopakom i dziewczętom. Co mają napisać na końcu, jak wytrwali? Masz jakiś plan? Dałem radę i jedziecie dalej. To za długie, ale dobra. Niech będzie. Dałem radę dawać więcej, o. O, dawać więcej. Dawać więcej. Niech będzie. No. Bo to w telefonie szybko wpiszesz. Dawać więcej i będzie git wtedy. Także dzięki. Łapy zostawiajcie, to jest ważne. Poważnie mówię, to jest istotne, żeby YouTube widział, że coś się dzieje. Wtedy w te filmy będą bardziej... Tak, zmienić temp głosu i powiedzieć tak, klikajcie dzwoneczki, to jeżeli wam materiał się podobał, dawajcie łapki w górę, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to subskrybuj. I to są puste subskrypcje. Ja mam u siebie bardzo dużo takich pustych, tylko że wiesz, ja mam kanał 6 lat, to dużo ludzi, którzy zasubskrybowali, oni już dawno nie trenują, nie? Ale jest dużo pustych subskrypcji, że komuś się podoba jeden film, to on da suba, a reszta go nie interesuje już. Mhm. Ale to już też jest inny temat. Dobra, 10% mam baterii, ja się z wami żegnam i do następnego spotkania w internetach. Ja również pozdrawiam, trzymajcie się. Zdrowych, wesołych świąt, bo prawdopodobnie przed świętami już nic nie nagramy. No i do zobaczenia, do usłyszenia.